Pamiętacie, jak opowiadałem o osłoninie, że powstanie beton? No to spójrzcie, co powstało. Jeden wielki, gigantyczny beton. Wybudowano kawałeczek ścieżki rowerowej, która nie ma z niczym połączenia. Bo po co? Z Gdyni, czy z Gdańska, czy cokolwiek, to tu się nie dostanie ścieżką rowerową, ale wybudowali taką drogę dojazdową. Łącznie jest podobno 6 miejsc parkingowych. Znalazłem 2 i tam są dalej, to może przejdziemy za chwilę, są 4. Także wybudowano chyba 6 miejsc parkingowych. Miejsce, które w sezonie po prostu nie da się palca wetknąć, ale to nic. Wybudowano piękny dojazd do slipu, który można tylko i wyłącznie do slipu dojechać. Jest zakaz ruchu, zakaz zatrzymywania. 15 minut można wjechać, zeslipować łódź. No i tyle. Wybudowano piękne betonowe kosze, betonowe ławeczki. Ogólnie jest super, świeża inwestycja oddana. Jak widać, gmina już dba tutaj o to, żeby opróżniać na bieżąco śmietniki, żeby to dosyć ładnie wyglądało. Na szczęście jeszcze tam ta stara część jest. Jeszcze jest dostępna, aczkolwiek tutaj ten zjazd jest dosyć stromy i ciężko tam raczej się dostać, chociaż tam, nie wiem, czy na GoPro będzie widać, ale tam w oddali stoi jakiś kamperek, jakaś kaczka. Ktoś tam też sobie łódź zeslipował. I tutaj jeszcze na tą starą część po lewej stronie przy krzyżu da się wjechać i jakoś tu dotrzeć, chociaż znając życie, też tu za chwilę powstanie jakiś znak, zakaz ruchu, czy zakaz wjazdu, czy zakaz zatrzymywania, bo nie wierzę, że tak to zostawią bez betonu, bo to jest wręcz nie do pomyślenia, żeby tutaj beton nie powstał. Jak to była w Osłoninie, to na pewno kojarzy to miejsce. Ale dziś tu owadów jest w ogóle jakieś gigantyczne ilości. W każdym razie tam jest krzyż i to miejsce zostało tak jak było, no ale tutaj zdewastowali totalnie plażę. Zdarli całkowicie roślinność, zrobili jakieś takie wały, usypali, no i dewastacja totalna. Znaczy dewastacja, to rewitalizacja chyba była, czy coś w tym stylu, ja nie wiem, jak to w sumie się fachowo tutaj nazywa. W każdym razie tak to wygląda na chwilę obecną. Kostka, bauma, jak wszędzie, wiadomo. Także tak to w tej chwili na dzień dzisiejszy wygląda Osłonina. Ostatnie takie dzikie miejsce nad Zatoką Gdańską, nad Zatoką Puckią odeszło do historii. Króluje beton. No i tyle. No, mieszkańcy się cieszą z tego, co czytam sobie na różnych forach, że będzie teraz super fajnie. No bo przynajmniej, wiecie, jak słońce przygrzeje, to będzie podwójnie grzało, nie? Od betonu i z góry. Także będzie sympatycznie. Są piękne betonowe stoły. Także tak, no. Beton, jeszcze raz beton. Jest nawet parking dla rowerów typu wirwikółka. Kolejne betonowe ławeczki, betonowe kule. Także co ja mam więcej wam powiedzieć? No, wygląda to po prostu strasznie. Szczerze, wygląda to strasznie. Tu nigdy nie było jakoś super pięknie, tak? Bo wiadomo, były dziury, było rozjeżdżone to miejsce. Już wielokrotnie tłumaczyłem, dlaczego tak się stało. Jest to duża wina ludzi, którzy tutaj koczowali nieraz przez 2-3 miesiące, którzy tu śmiecili, którzy tu wylewali kible na tą łąkę, wylewali kible w krzaki.
Także ja się nie dziwię, że gmina, mieszkańcy postanowili cokolwiek z tym, coś z tym zrobić. Natomiast zrobili to w najgorszy możliwy sposób. Można było, nie wiem, jeżeli już zabronić tutaj wjazdu i uniemożliwić wjazd kamperom, biwakowanie i tym podobne, to postawić po prostu zakaz ruchu i egzekwować ten zakaz ruchu i tyle. Ale nie betonować tego wszystkiego. A oni postanowili pójść po najmniejszej linii oporu i po prostu zalać cały teren betonem. Jestem ciekaw, bo tam w oddali są takie domki letniskowe i też nie ma w tej chwili do nich kompletnie dojazdu. Jestem ciekawy, jak to jest rozwiązane, jak oni tam docierają do tej działki, do tych domków letniskowych. Nie mam pojęcia szczerze, ale mam to ogólnie w dupie. Natomiast no wygląda jak wygląda, kurczę. Mówię, gmina, nie wiem, zamiast skorzystać z tej możliwości, że tyle tutaj ludzi przyjeżdża, nie wiem, wyznaczyć miejsce dla kamperów, wprowadzić jakieś symboliczne opłaty, coś na zasadzie jakichś stel placów, które są w Niemczech, przyciągnąć w ten sposób turystów, ucywilizować, jakkolwiek to by nie nazwał, ucywilizować troszeczkę tą okolicę, postawić śmietniki, postawić jakieś tojtoje, kible, coś, cokolwiek, tak, żeby to po prostu jakoś sensowniej i logiczniej przebiegało. Zrobić jakieś, mówię, osobne miejsce, wyznaczyć dla tego, żeby można tam było, nie wiem, postawić 5-10 kamperów czy przyczep, pobierać jakieś symboliczne opłaty typu 10 czy 20 zł za dobę i wszyscy byliby zadowoleni, gmina by zarobiła i okoliczni mieszkańcy by zarobili, bo można było jakąś, nie wiem, czy sklep, gastronomię, cokolwiek, chociażby sezonową otworzyć. A w tej chwili co? W tej chwili dupa, w tej chwili nie ma nic. Jest królestwo betonu. Dobra, nie będę się nad tym już więcej wyzłośliwiał, bo to moja ostatnia wizyta tutaj w tym miejscu, bo już nie ma po co przyjeżdżać, niestety. Ot i tyle. Tu się na pewno zaraz, tak jak pod poprzednim filmem, odezwą wielbiciele betonu i powiedzą, że to jest wszystko super i że był tylko syf a teraz będzie przepięknie. No to tak jak będzie przepięknie, to tak to właśnie widać, jak będzie przepięknie. Beton, betonowa kostka, betonowe kule. Jest fajnie. Nara, do następnego.